Siema, tu Pyza w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem z podwórka pokażę Wam najnowszy zakup, czyli pokrowiec na wędkę z firmy Jersey Defender o długości całkowitej 2 metrów na 290 mm szerokości. Pokażę Wam co i jak dla kolegów, koleżanek, którzy chcą zakupić więcej informacji, zakupić taki pokrowiec. Dlatego takie informacje i film przedstawiający jak to mniej więcej wygląda, co i jak, tak aby wiedzieli przed zakupem, czy im się nada, czy raczej nie. A więc zaczynamy i krótka prezentacja oto tego pokrowca firmy Jersey Defendera. Ok, ja też przed zakupem pokrowca też na ślepo brałem, szukałem informacji, ale ze zdjęcia to nie to samo co z filmu, więc dlatego ten film i zobaczycie mniej więcej jak on się prezentuje. Pokrowiec jest, tak wspomniałem wcześniej, długość 2 metrów. Rozsuwany i cały wyścielany. W środku jest wyściółka firma Jersey. Widać w tym pokrowcu nie żałowała wyściółki. Jest dość wypchany. Kieszeń duża na kowrotek, pojemny. Zobaczcie. I cały jest dobrze wyścielany, więc nie pożałowali materiału oraz wyściółki do wypchania tego pokrowca. Długość zasuwaka, jak widzicie, jeden jest na całej długości. Tutaj uchwyt jest, aby połączyć to z drugim pokrowcem. Duża kieszeń i rękojeść. Teraz zobaczymy jak on pomieści naszą wędkę. Tutaj mamy pokrowiec innej firmy, ale to on jest przeznaczony raczej do czego innego, do tyczki w tubach, więc nie jest w środku tak wyścielany. Sama powłoka z PVA, wodoszczelna. I teraz weźmiemy wędkę i zobaczymy jak będzie się mieściła w naszym pokrowcu. Czyli wędkę mamy skoruma dwuskład, raczej no dwuskład, z tym że top jest osobno o długości 3,65, długość transportowa jest 1,86 m. To do tego dwumetrowego pokrowca, który zakupiłem pod tą wędkę, będzie prawdopodobnie w sam raz jeszcze zostanie trochę, parę centymetrów luzu. I zobaczymy, bo ja też to na ślepo kupiłem ten pokrowiec, więc zobaczymy czy się nada. Czyli tak mówię, wędka dwuskładowa, długość transportowa 1,86 m, to jest akurat korum Barber Quiver. I spróbujemy wsadzić ją w nasz najnowszy nabytek. Tak mówię, problemu nie ma. Duża wyścielana przedziałek, kieszeń, jak to się mówi, na kowrotek. Zobaczcie, spokojnie dwa by mogły wejść, ale nie próbowałem, więc skupimy się oto na tym jednym modelu.
i zasuwamy. I tak mówię, jeszcze zostaje trochę luzu. Spokojnie weszła, dużo miejsca i taki wodoszczelny, wodoodporny pokrowiec pomieścił naszą dwuskładową wędkę. Co do pierwsze co wrzuca się w oczy, to jakość wykonania. Zamek, jak widzę, porządny, materiał wodoodporny, w środku wyścielany grubiutko, więc taka wędka po oparciu, zobaczcie, sztywniutko stoi. Jeszcze szukam jakichś wad. Rączka mogłaby być trochę przesunięta, moim zdaniem ciutkę do przodu parę centymetrów, bo jak widzicie, trzymam w ręku i mam możliwość zwisania do dołu, czyli leci na dół. To jest, myślę, że jakaś wada. W złym miejscu trochę rączka. O, trochę parę centymetrów dalej i by było spoko. A tak to z tego, co widzę na pierwszy rzut oka, leci. Chyba żebym coś wypchali cięższego, ale widzicie, nic nie da się zrobić, po prostu przód leci. Ale to nie jest wada, bo o to chodzi, żeby i tak naszą wędkę zmontowaną przewieźć nad wodę i nie uszkodzić wędki ani kowrotka, więc to raczej jak trochę leci do przodu, to nie przeszkadza, ale wartałoby dla producenta trochę przesunąć rączkę do przodu. Ok, i tak to mniej więcej się prezentuje. Myślę, że jeszcze jeden zakupię, bo mam dwie takie wędki. I tak, aby o tej długości mam raczej 6 takich wędek, dwie karpiówki, dwa federy i dwa grubsze fidery. Więc 6 wędek mam o tej długości dwuskładowej, ale tylko dwie będę zabierał nad wodę, więc dwa takie pokrowce akurat za nieduże pieniążki będą odpowiednie. Więc tak, drodzy Państwo, to leciało, jak pokazałem na filmie. Pokrowiec, myślę, że jest fajny. Duża kieszeń, wyścielany, dobry zamek. Tylko co się rzuca w oczy, to w złym punkcie trochę rączka przyczepiona. Jak widzicie, środek ciężkości leci trochę do przodu. I tak to leciało. Więc, drodzy Państwo, taki krótki, szybki film dla to, aby Wam pokazać co i jak. No i dobrze. Jeszcze, drodzy Państwo, zobaczymy. Mamy sztycę też i zobaczymy, czy nam sztyca wejdzie, tak w razie czego, jak wybieramy się nad wodę, czy weźmiemy innego kija, czy od razu nam sztyca długa wejdzie od razu do tego pokrowca. Więc wędkę mamy i spróbujemy wcisnąć sztycę. I zobaczcie. Sztyca wchodzi. To mamy zmontowaną wędkę do transportu oraz sztycę. Teraz punkt ciężkości praktycznie zniknął. Przesunęliśmy go, wkładając sztycę do tyłu, do oporu, więc trochę nam się zminimalizowało, ale i tak trochę leci. No ale widzicie, daje radę, czyli pojemny jest, tak jak mówiłem na początku, i mieści w sobie wędkę uzbrojoną z kowrotkiem oraz sztycę do podbieraka, do kosza, do podbieraka. Więc myślę, zobaczymy to w praktyce, bo może
faktycznie do jednej wędki, do jednego pokrowca wejdą dwie wędki uzbrojone skowrotkami, ale to zobaczymy w przyszłości, a na tą chwilę tak to mniej więcej wygląda. Czyli jedna wędka uzbrojona skowrotkiem oraz sztyca do kosza, do podbierania ryb mieści się tak, jak to pokazałem. Więc drodzy Państwo, tak to leciało, jak widzieliście na zdjęciu. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, kanał, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego już nad wodą. Narka!